Jeśli nie mamy takiej oferty, żeby zostać z przyjaciółmi w domu, to lepiej wyjść tam, gdzie jest dużo ludzi, gdzie wszyscy mówią sobie hello, gdzie jest wesoło, radośnie. Myślę, że to jest bardzo ważna noc, bo już trochę nie myślimy o tym, co było, myślimy o tym, co będzie. Jeśli to będą fajni artyści, fajne miejsce, bo to miejsce na placu Defilad jest miejscem tajemnym, zaczarowanym, fantastycznym. Myślę, że to będzie bardzo ładna, atrakcyjna miejscówka wtedy w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Dla nas to jest też ważny moment, bo wracamy po 8 latach do Warszawy. 8 lat temu robiliśmy tutaj ostatniego Sylwestra. Dlaczego akurat takie zespoły? My staramy się spędzić ten wieczór z klasą. Chcemy być sobą, chcemy słuchać takiej muzyki, jakiej lubimy. Chcemy się bawić w towarzystwie podobnych sobie ludzi. Motyw Hello 2017, skąd taki pomysł? No tak jak witają się ludzie, chcemy, żeby to było europejskie miasto, chcemy, żeby tu nikt się nad niczym nie zastanawiał, nie myślał skąd jest, tylko żeby czuł się dobrze i żeby się fajnie bawił. Hello jest takim jakby uniwersalnym sygnałem, znakiem, słowem, który kluczem do dobrej zabawy. Dla widzów, którzy decydują się oglądać Sylwestra przed telewizorem, czy są jakieś atrakcje planowane? No, jak zwykle mamy tam te swoje teleturnieje, swoje aktywności dodatkowe, komercyjne. Zaczynamy o 19:45, kończymy w okolicach 1:00 w nocy, więc będzie bardzo dużo czasu, żeby trochę zobaczyć, jak się bawią w Warszawie.